Cześć wszystkim, ja nazywam się Kasper Podgórski, ten program nosi nazwę Proces Spełnienia. Z racji, że nadchodzi nowy rok, to ja też sobie wymyśliłem nowe hasło. Rozmawiam o tym, jak czerpać satysfakcję na drodze do sukcesu, prawda? Piękne, piękne hasło. A moim dzisiejszym gościem, moi drodzy, jest nie kto inny jak The Viking, Paweł z Barbell Brothers. Wiedza, którą za chwilę otrzymacie z zakresu treningu siłowego i wiedzy tajemnej będzie taka, że będziecie musieli przejść chyba egzorcyzmy po świętach. W każdym razie tym wstępem przedstawiam Wam specjalistę z zakresu treningu siłowego, ale i dietoterapii, wszelkich kwestii, które sprawiają, że jesteście silniejsi, szybsi i bardziej skuteczni w swoich działaniach. Siema Paweł, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi Paweł, od razu... Z tą dietoterapią to bym sprostował trochę, wiesz, nie uważam się za specjalistę z tego. Zaczęliśmy naszą działalność również robiąc dietoterapię, czy może po prostu dietetykę, ale że tak powiem, trochę pokory trzeba było nabyć, że jednak aż tak dobry to nie jestem. I trzeba było dojeść przed zawodami, tam już nie było patrzenia na parę. I jak zaczynaliśmy, to nie było za dużo, wiesz, konkretnych naprawdę ekip dietetycznych w Polsce i to, co robiliśmy, było trochę nowum. Wiem, że tam paru osobom pomogliśmy, ale naprawdę wobec tego, jacy specjaliści są teraz u nas na rynku, to byłbym bardzo bezczelny, gdybym powiedział, że się na tym chociażby znam. Okay. Także zostańmy przy treningu. Dobrze, jak najbardziej. Chociaż te protokoły, które proponowaliście, dalej funkcjonują. Mówię o samuraju, o paleo, także to nie były rzeczy od czapy tak zwanej. Tylko pytanie, czy to jest nadal optimum, nie? Bo w tym już bym się kłócił. Jakaś amplituda wychylona dość mocno. Okej, no to w kwestii treningu, no to zaczniemy od razu od rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, powinni wiedzieć. Nawet Louis Simmons, nie wiem, czy ma to w swoich materiałach. Nie wiem, czy Westside'i to opracowali, może naukowcy jacyś. Ile procent do siły maksymalnej dodaje słuchanie death metalu z płyt winylowych podczas treningu? Wiesz co, to nawet było przebadane. No tak myślę. Czyli badania były. Badania były, nie przytoczę ci liczb, ale generalnie samo słuchanie konkretnej muzyki jest jakby elementem budowania odpowiedniej postawy mentalnej do dźwigania. To jest po prostu narzędzie dobre jak każde inne, bo dzięki takim rzeczom jak na przykład muzyka, czy to jakiekolwiek inne wyrazy sztuki, możemy sobie powiedzieć, które się w jakiś sposób budują czy nastrajają, wchodzą ci w emocje, nie? A generalnie to właśnie emocje są tym, co decyduje o tym, ile jesteś w stanie podnieść. Jest taka też oczywiście krzywa, nie? Czyli możesz być za mało pobudzony, ale możesz też być za dużo pobudzony. Bo nawet w samej teorii treningu siłowego istnieje tak naprawdę podział na cztery różne siły maksymalne. Okay. Czyli masz tak zwanego maksa treningowego, trochę wyższego maksa na zawodach, wyższego maksa pod kątem zagrożenia życia i absolutnego maksa, który jest w stanie przenieść mięsień pod wpływem elektrostymulacji, czyli jeżeli pobudzisz mięsień mocniejszym impulsem, niż jest w stanie wygenerować twój układ nerwowy, nie? Okej, okej. I w takiej techniki na przykład właśnie wchodzenia w emocje korzystał między innymi Eddie Hall, który robił rekord świata, te 500 kg w martwym ciągu, czyli on tam w wywiadzie mówił, że on jakby on bawił się w aktora pod tym kątem, że musiał doskonale uwierzyć w to, że on nie podchodzi tak naprawdę do sztangi, tylko on tam bodaj mówił, że podchodzi do wraku samochodu, który przygniata jego rodzinę. Okay. Czyli wchodzisz w maksa zagrożenia życia, nie? Okej, okej. Tak, takie przykłady już były. Nie wiem, czy to, na ile to jest mit, a na ile to jest fakt o matkach, które podnosiły samochody. Też nie wiem, czy dokładnie taka sytuacja, wiesz, miała miejsce, że wiesz, podnieść samochód, ale jakiś czas temu po necie krążył filmik, gdzie babka idzie z dzieckiem, nie przyuważyła, że dzieciak, wiesz, się zbliża do studzienki kanalizacyjnej, ona była uchylona, władował się do środka, ona, wiesz, jakby po prostu podeszła i wyrzuciła to wieko, nie, które waży tam trochę kilogramów. To prawda. Masz dokładnie przykład tego, co się dzieje, jak, wiesz, jak wejdziesz w odpowiedni stan emocjonalny, żeby podnosić. I wiesz, my tak naprawdę z takich samych zabiegów korzystamy nawet na podejście. I to nie jest jakby nic nowego, bo tym się zajmowali między innymi rosyjscy naukowcy w latach, wiesz, 60-tych, 70-tych. Jak właśnie przygotować przede wszystkim od strony mentalnej zawodnika.
żeby był w stanie wykazać więcej niż w normalnych warunkach na zawodach, na podejściu, nie? Okej. Okay. Filmik z tą panią, która uratowała to dziecko, widziałem w wersji z muzyką z Mario Brosa. O. Także ktoś tam pojechał. Ja właśnie za to kocham internet, wiesz? Tak, naprawdę był poważny film, stary. Internet to w ostatnie miejsce, gdzie nie masz świętości i poprawności politycznej. Tak, nie? Dokładnie. W głównych wydaniach w serwisów informacyjnych było to bardzo poważnie przedstawione, a to oczywiście z muzyką z Mario Bros. No właśnie, a ten aspekt mentalny, jak to jest u ciebie? Masz jakąś, nie wiem, mantrę, jeśli chodzi o podest, o moment wyjścia na podest? Widziałem materiały, jak twój trener mówił coś do ciebie. Czy on cię chciał zdenerwować, czy macie jakieś takie rzeczy, takie triggery, które odpalają coś u was? No, on powtórzywał hasła, które mam wykotwiczone do odpowiedniego stanu, nie? Okej. To tak naprawdę jakąkolwiek metodę tutaj nie wybierzesz, będzie dobra, czy ty użyjesz NLP, czy użyjesz hipnozy, czy po prostu pracy nad sobą, jakiejkolwiek innej. To jest koncepcja, o której właśnie mówiłem, o tych ruskich, nie? Tak. Rosjanie generalnie zaczęli kminić coś takiego, żeby tworzyć zawodnikom alter ego. Czyli wiesz, jakby w momencie, w którym wychodzisz na podest, na boisko, już nie jesteś sobą, tylko jesteś inną, przyjmujesz inną osobowość, która jest potrzebna do osiągnięcia celu, który masz założony na dany moment, nie? Tak. I to wśród wielu sportowców, czy celebrytów, czy biznesmenów występuje. Oni tego nie nazywają wprost. Tak. Podejrzewam, że nawet nie wszyscy są świadomi tego, że z tego korzystają, ale weźmy, nie wiem, na przykład Kobe Bryanta, nie? On był czarną mambą, nie? Czyli wiesz, jakby on sam bodaj mówił, że albo on, albo Bo Jackson, nie pamiętam, ale albo Kobe, albo ten drugi mówił, że wiesz, jakby Kobe nigdy nie grał meczu, nie? Czy właśnie Bo Jackson nigdy nie grał meczu, bo zawsze to wychodził ktoś inny na boisko. Okej. To prawda. I tak naprawdę to jest coś, co wypracowałem z Rafałem Mazurem w trakcie naszej współpracy i uważam, że to była największa rewolucja w moim treningu do tej pory, nie? Okej. Czyli właśnie przyjęcie zupełnie innego zestawu cech i innego stanu właśnie emocjonalnego, kiedy wychodzę na podest, nie? Rozumiem. Tak, to Rafał Mazur często powtarza to określenie przestań być sobą, ale nie tak w kontekście takim wyjdź z siebie na co dzień i zmień swoją psychikę, tylko użyj tego jako narzędzie, tak? O tym mówisz? Tak, bo to inaczej. To kim ty jesteś, to jest twój baseline, nie? Jakby wiesz, ten baseline ciężko zmienić, żeby wiesz, na co dzień się zachować inaczej, czy na co dzień wiesz, kręcić high performance tak zwany, bo też ciało twoje nie jest zaprojektowane w ogóle do tego, żeby od rana do nocy jechać na pełnych obrotach. I tak naprawdę żaden organizm żywy na świecie nie jest stworzony do jechania na pełnych obrotach, nie? Czyli zobacz, że zwierzęta, które są aktywne cały dzień i dużą część nocy, one tak naprawdę są roślinożercy, którzy po prostu, wiesz, siedzą przy drzewie i wpierdalają liście naście godzin, nie? A wszystkie zwierzęta, które są związane właśnie z tym, co my nazywamy high performance, czyli wiesz, po prostu nadludzka siła, nadludzka prędkość i są to głównie mięsożercy, to wiesz, to zwierzę poluje raz na dzień, to zajmuje chwilę, a potem leży do góry dupą i odpoczywa, nie? Bo tak mamy skonstruowane ciała, nie? Czyli możesz wykręcić więcej, ale to kosztuje i ten dług musi spłacić, nie? Więc jakbyś się chciał władować w taką osobowość, która napierdala non-stop, to prędzej czy później się przepalisz. Jakby masz swój baseline, który jest spokojny, ma te wszystkie swoje, wiesz, wady i tak dalej, który, wiesz, lubi się popierdalać, który lubi sobie pospać, ale masz do tego też na przykład zestaw właśnie osobowości, które są potrzebne, żeby usiąść na 4 godziny i zrobić projekt, wejść na trening i zrobić tam piekło i tak dalej, a potem wracasz do siebie, nie? No wiesz, też każdy to robi, ale jak opowiadasz tę historię, to ludzie na ciebie patrzą dziwnie, no bo wiesz, przykład, jak jesteś na treningu, to i tak jesteś innym człowiekiem, niż jak siedzisz z żoną wieczorem i oglądacie film. Tak. Dokładnie. Jesteś zupełnie inny, nie? Tak. Inny jesteś, kiedy wiesz, kiedy w firmie na przykład musisz ogarnąć meeting i ogarnąć ludzi, żeby pracowali, a inny jesteś, jak uczysz dziecko tego samego, nie? Swoje. Dokładnie. Ty też wykazujesz zupełnie inny zestaw cech, zupełnie inny poziom, wiesz, jakby cierpliwości i tak dalej. Jesteś inną osobą. Każdy to robi, wciela się w różne role, nie? Dokładnie. Ale jak powiesz człowiekowi, że może to zaprojektować i używać tego świadomie, to pojawia się nagle, wiesz, strach na przykład przed utratą tożsamości, nie? A co jak ja się wymienię?
No, no to co, jak się wymienisz, nie? No, wchodzi być przywiązany do tego, kim jesteś, nie? A ty, to nie chodzi o to, żeby jakoś, chyba to chodzi o taką samoświadomość, tak? Żeby wiedzieć o tym, że w tych sytuacjach, tak jak mówisz, dysponujesz innym zestawem cech i nastawieniem mentalnym, to chyba kwestia świadomości po prostu, żeby wchodzić w to bardziej, nie? Na tej zasadzie. No. A powiedz mi, jak to było u ciebie wcześniej, zanim przyszedł trening siłowy, czym się interesowałeś, co robiłeś w życiu? Jak to wyglądało? Ja nie robiłem nic. Ja sporty gdzieś tam uprawiałem od mału lata, bo jestem w rodziny takiej sportowej, wiesz, jakby moja mama czy tata nie są zawodowcami, ale mają przeszłość sportową, mama w koszykówce, ojciec w piłce ręcznej. I wiesz, jakby od mału lata miałem taki wzorzec, że ten sport się uprawia, aczkolwiek byłem straszną fajtłapą i grubasem. Także byłem tym, który miał tę podgórkę, nie? Okej, który musiał... Ja zawsze, wiesz, biegałem za wolno, zawsze miałem, wiesz, za małą koordynację. Dopiero, wiesz, tak naprawdę odkryłem potencjał, jak poszedłem na siłownię, bo ja robiłem bieganie, robiłem piłkę nożną, robiłem pływanie, robiłem taekwondo i parę innych sportów walki gdzieś tam liznąłem i wszędzie jakby miałem podgórkę. A jak poszedłem na siłownię w gimnazjum, to okazało się, że tam akurat te moje rozmiary i są atutem. I tak naprawdę te, wiesz, braki w koordynacji i tak dalej bardzo szybko się naprawiły, kiedy zacząłem trening po prostu siłowy stricte, nie? Rozumiem. Bo siła maksymalna jest matką wszystkich cech motorycznych, nie? No i to jest prawda. Dokładnie. Zresztą mówicie o tym, że do każdego sportu wręcz należy obecnie przekładać trening związany z wszechstronnym przygotowaniem siłowym. To jest punkt wyjścia, nie? No i w międzyczasie jeszcze trenowałem, nie wiem, czy to można nazwać sportem, ale bawiłem się w odtwórstwo historyczne. Czyli się mieczem napieprzałem po prostu, nie? W drużynie, która robiła tam IX, X wiek, czy się bawiliśmy, wiesz, Wikingów i Słowian. Super. Czyli się lutowaliśmy, wiesz, po prostu nienaostrzonym sprzętem, w pełnym historycznym rynsztunku, czyli, wiesz, w kolczugach, hełmach i tak dalej. Takie treningi to po 4 godziny trwały. One też mnie bardzo mocno rozwinęły, bo one weszły w międzyczasie w siłownię, nie? Rozumiem. Czy byliście w Krakowie na kopcu Krakusa kiedyś? Nie. W Krakowie nigdy nie byłem. Tam. Tutaj głównie po Wielkopolsce jeździliśmy i Woli. No tak, mieliście kawałek tu do Małopolski, rzeczywiście. Super, to naprawdę takie odtwórstwo historyczne. Zresztą ja widziałem kilka treningów ludzi u nas w pobliskim parku. Tam nie ma przelewek. Oni naprawdę się ładują tym sprzętem. Do dzisiaj mam blizny, mam nawet twarz pociętą po tych mieczach, nie? Dokładnie, tam przypadki to śmiertelne też... Czy przypadki śmiertelne, to nie wiem, ale raz do roku ktoś oko traci gdzieś na imprezie, nie? Dokładnie, no bo tam wiadomo, alkohol też z rogów jest, tak? Nie, to niekoniecznie, wiesz, to nie musisz być nawalony, żeby wybić komuś krzywdę, nie? Czy samemu być nawalonym, żeby cię nawinąć, to no jest statystyka, przy takiej ilości, wiesz, ciosów, co masz na przykład na bitwie na Wolinie, jakbyś sobie wliczył, ile razy miecz uderza w drugą osobę, to statystycznie musi się gdzieś obsunąć. Ktoś akurat spojrzy w drugą stronę, rozproszy się, wiesz, no... To jest statystyka. To jest małe miejsce, nie? Więc tak naprawdę ciężko komuś, wiesz, wybić zęby czy oko wykuć, tym bardziej, że nikt nie celuje w te miejsca. Ale się zdarza, nie? Dokładnie. To, wiesz, taka częstotliwość, jakby się miał martwić, że twój samolot się rozbije, nie? I idąc, wiesz, na taką walkę. Poza tym też chaos, który panuje podczas, znaczy chaos. No to nie jest one on one, tylko jednak tam się dużo ludzi ze sobą... Tak jak mówię, to jest takie małe prawdopodobieństwo, że trafi na ciebie, że to jest tak, jakbyś się bał latać samolotem, bo się może rozbić, nie? Okay. No prędzej dostaniesz, tak naprawdę według statystyk, wiesz, wirusa HIV i na to umrzesz, niż zginiesz w samolocie, nie? Tak, dokładnie. Tego się nikt nie boi. Kinky Busters, jak to mówisz. Tak jest, Kinky Busters. Tego się nie boją. Dobra, a powiedz mi, jak było z metodyką treningową na początku twojej przygody? To była metoda prób i błędów stricte, czy już jakieś informacje od naszych sąsiadów radzieckich docierały do ciebie? Była metoda Kamila Koczwary. Okej. Wiesz co, jak ja poszedłem na siłownię, to trenowałem głównie sam i podpytywałem się tych, co większych na siłowni, co jak zrobić.
robiłem bardziej, wiesz, treningi kulturystyczne na początku, bo zależało mi na tym, żeby zacząć, wiesz, wyglądać jak facet, a nie jak kluska, bo wiesz, jakby byłem z tych, co po prostu nie przyjmowali, że świat jest niesprawiedliwy, nie? I tak dalej, tylko po prostu patrzyłem w lustro i wyglądam jak gówno. Okay. Trzeba znaleźć sposób, żeby przestać wyglądać jak gówno. Bo do końca życia, wiesz, zapomnę o respekcie i dziewczynach, nie? Okej, jest coś takiego. Jakby mnie to nie dołowało, tylko wiesz, jakby właśnie trafiłem na narzędzie, które może to zmienić, nie? To prawda. Więc zacząłem czytać i tak dalej, mówię, to były źródła kulturystyczne i tam było po prostu na zasadzie, wiesz, jak się nie zabić na prostych ćwiczeniach, przysiady, ciągi i tak dalej, to wyglądało wtedy tragicznie, ale to też miałem na tyle rozsądku, żeby nie robić tego na dużych ciężarach. Więc ja nigdy tak naprawdę nie doznałem, wiesz, takiej typowej kontuzji na siłowni, nie? Żebym coś zerwał na przykład i był wyautowany. Miałem z czym innym problemy, ale do tego to dojdziemy, nie? Pewnie. A przetrenowałem gimnazjum, koniec gimnazjum, początek liceum, chyba jak poszedłem na siłownię, przetrenowałem całe liceum, zrobiłem bez sterydów 30 kilo masy mięśniowej. Okej. Okay. Czyli jak podchodziłem do matury, to ważyłem 120 kilo, jak szedłem do liceum, to ważyłem 90. Okej. Okay. No i po liceum poszedłem na Polibudę Poznańską, dostałem się na architekturę i tam zobaczyłem, że jest sekcja trójboju. Okej. Okay. A znałem trójbój w forum SFD, nie? Bo to były jeszcze czasy, że wszyscy siedzieli na forach, nie na fejsie. Tak. I było SFD i KFD, a na SFD, wiesz, rzucali Febe Kota na przykład, nie? Tak, tak. Rzucali Febe Kota i wrzucali tam też Rafał Kobylarz ze Strongmanów, miał swój wątek. Ja generalnie byłem rozdarty pomiędzy Strongman a trójbojem. Okej. Okay. Tylko nie do końca znałem ludzi, czy miałem pomysł, gdzie w okolicach Poznania można by tego Strongmana robić. Nie miałem też, wiesz, jakby dobrych opcji, żeby potem się okazało, że jest Gniezno, to tam jest dobra ekipa, ale nie miałem nawet jak tam dojeżdżać, nie? Więc zostało na trójboju, nie? I pewnie dobrze, bo jakby, wiesz, nie, bez tej bazy trójbojowej podszedł do Strongmana od razu, to pewnie by to wyszło tyle, że chuja bym tam zrobił, nie? I jeszcze bym się pokontuzjował. No tak, bo Strongman to już są dość... No dość specjalistyczne rzeczy, w sensie specjalistyczne. Rzeczy, które... Dużo bardziej kontuzjogenne, nie? Dokładnie. Dobra, i... Dużo więcej świadomej pracy poza strongmanem zrobić, żeby faktycznie się nie zrywać co sezon, nie? Dokładnie. Tak naprawdę ci strongmeni ze złotej ery, którzy długo się cieszyli zdrowiem, nie byli, wiesz, to nie było siłki siłowni, które, wiesz, ponapierdalały se chwilę hantlem, a potem uznali, że będą, wiesz, nosić joki po 400 kilo, tylko na przykład, wiesz, Pudzian czy cała reszta tej załogi, przynajmniej większość z nich, to byli ludzie, którzy mieli długą bazę w sportach przeróżnych, na przykład wioślarze i tak dalej, bazę w gimnastyce i wielu innych sportach, nie? Czyli oni robili trening bardzo kompleksowy, wbrew temu, co się wydaje, nie? Bo ich potem bardzo mocno wgłębiałem. I tak naprawdę to ogólne przygotowanie fizyczne, takie kompleksowe na wielu płaszczyznach sportu i do tego dołożenie siłowni i strongman, to im zapewniło właśnie i zajebiste wyniki i długo się cieszyli zdrowiem. Czyli... Natomiast goście, którzy po prostu po samej kulturystyce, nie mówię, że wszyscy, że teraz, wiesz, tam się ludzie tym nie zajęli w komentarzach, że pierdolę głupoty. Możesz być spokojny o moich 50 fanatycznych subskrybentów. Więc większość tych ludzi, którzy, wiesz, bez bazy zaczęli robić strongman, to są właśnie ludzie, którzy się często wyrywają i bardzo dużo kontuzji na tym nałapali, nie? Tak, zresztą wspominacie o tym, że do trójboju nie robi się samego trójboju, bo to w którymś momencie prowadzi do rozwalenia się. Tak, tylko trójbój, wiesz, dużo więcej rzeczy wybacza, nie? Silnikami w aucie, nie? Wiesz, 1.9 wtedy jest niezawodny. No bo możesz nie wymieniać oleju przez 100 tysięcy i tak pojedzie, nie? Tak. A w każdym innym silniku musisz robić, wiesz, serwisować go i też się nie psuje, uwierz mi, nie? Tak. Dokładnie, tylko trzeba dbać. Tylko, że nikomu się nie chce dbać właśnie, nie? Robić tego gówna, które nie jest seksowne, tak. Które najbardziej tak naprawdę męczy, po którym się nie czujesz jakoś, wiesz, zajebiście i które jest po prostu nudne. Dokładnie. Kiedy przyszedł moment pierwszych zawodów, że stwierdzili, że już ta baza siłowa już jest odpowiednia. Ktoś cię namawiał, czy sam chciałeś, zaczynając trójbój,
wyjść na pole. Jak trafiasz na fekcję, to jest normalne, że startujesz, nie? Aha, ja byłem jakby, wiesz, tego nauczony i z tego odtwórstwa historycznego i ze sportów walki, że jedziesz na zawody, żeby się uczyć, nie? Nie chcę, wiesz, brzmieć jak stary dziad, bo to wcale dużo lat nie minęło, ale dzisiaj jest taka tendencja, że wiara czeka, kiedy będzie total odpowiedni, nie? Przynajmniej ja to widzę wśród ludzi, którzy z nami współpracują, czy do nas trafiają. Ja jakby na nic nie czekałem. Okej, czyli to było... Na pierwsze zawody, słuchaj, pojechałem, to ważąc 120 kilo, to zrobiłem total 505 kilogramów. Przecież to jest czysta żałość. Ja byłem przedostatni. Ale nabywałeś doświadczenia w ten sposób. To był... Ale to było dla mnie, wiesz, zajebista zabawa tak naprawdę, bo ja wiedziałem, że nie jadę po wynik, ale chciałem, po prostu pragnąłem tego, żeby poczuć podew, zobaczyć, wiesz, na żywo ludzi, którzy podnoszą dwa razy więcej ode mnie. I poczuć ten klimat. Bo może być taka tendencja wśród ludzi, którzy nie startują i czekają, tak jak mówisz, na ten odpowiedni total, że potrafią się spalić atmosferą zawodów. No to porównaj to do innego sportu. Ja trenuję piłkę nożną i dopóki nie będę na poziomie, nie wiem, polskiej ekstraklasy, to nie wyjdę do żadnego meczu. Tak. Możesz być na poziomie polskiej ekstraklasy, nie grając w meczu. Dokładnie. I nie słuchając komentarzy w lidze okręgowej z trybun. No, trzeba tego posłuchać. No tak, tak. No. Dokładnie. W trójboju raczej, wiesz, nikt nie będzie obrażał, nie, z trybun. No pewnie trzeba. To jest trochę za mała społeczność, żeby takie klimaty wychodziły. Zbyt duży szacunek tam panuje na zawodach. Jest inna, jest inny sprzęt. Inne otoczenie, inni ludzie, wszyscy na ciebie patrzą, przynajmniej tak się wydaje, bo generalnie ludzie patrzą tylko na tych, co robią najwyższe wyniki, a i tak wszyscy są tam dla siebie. I tak naprawdę wszystkich to wali, co ty robisz. Nie, ale jest... Ale jest zupełnie inne otoczenie i to często obserwowałem, że ludzie się spalali. Trzeba było, wiesz, jakby bardzo mocno reagować, żeby uratować ten stan mentalny, co nie zawsze się zresztą udaje, nie? Dokładnie. Czyli tak, pierwsze zawody, tam wiadomo, wynik nie grał największej roli, znaczy grał, ale to nie o to chodziło. I wspominałeś o tym, że przyszedł moment, w którym się rozwaliłeś przysłowiowo. I... W tym momencie, jak zrobiłem pierwsze zawody, to podjąłem decyzję, że chcę zacząć, wiesz, ładować koks. I tak naprawdę przez następne półtora roku tylko podkręcaliśmy dawki z Kamilem. Jechaliśmy trening cały czas coraz mocniej, a tak wiesz, robiliśmy klasyczną liniówkę, cały czas klasyczna liniówka tam była, czyli tydzień w tydzień w poniedziałki robiliśmy przysiad, wyciskanie, martwy ciąg. I były jeszcze dwa lub trzy dni treningowe, gdzie robiliśmy, wiesz, tak naprawdę na każdym treningu wyciskanie w jakiejś formie i po prostu kilka akcesorów, nie? Czyli wiesz, najprostszy możliwy układ, Kamil liczył, wiesz, procenty, ja tam wtedy nie ogarniałem, o co w tym chodzi. Po prostu dawał mi rozpiskę, to masz zrobić, ja szedłem i robiłem, nie? Tak i to już... Fejle na treningu to może zrobiłem, wiesz, tam na palcach jednej ręki, ile razy mi się nie udało podnieść ciężaru, który był rozpisany. To też, wiesz, zasługa środowiska, jakie tam było, wiesz, to była taka podziemna siłownia na Polibuzie, tam trenowało dużo gości, którzy byli silniejsi ode mnie, ja chciałem być silniejszy od nich i było jakby, wiesz, głupio nie zrobić ciężaru, nie? Tak. Dokładnie. No i to było, wiesz, podejście, gdzie tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak sobie radzić z problemami, czyli jak coś bolało, to się wbijało olfen w dupę i się robiło dalej trening, nie? Czyli... I takie, wiesz, takie prymitywne metody radzenia sobie z jakimkolwiek problemem. Ja w półtora roku niecałe dołożyłem ponad 200 kilo w totalu, wtedy przez kolejne tam kilka startów. I już te ostatnie przygotowania robiłem z takim bólem pleców, że przy każdej serii na przykład siadł się zastanawiałem, czy to powtórzenie, że mi jedną plecy, czy jednak wstanę, nie? Bo nawet nie wiedziałem, co tam się dzieje, nie miałem pomysłu, co to może być. I większość, wiesz, kolegów z teamu tłumaczyła, czy kulturystów, że są tak zwane back pumpy i że to się dzieje od sterydów. I że pewnie mam za wysoko estro, ale to nie do końca było to. A wiesz, dochodziło do takiej sytuacji, że nie mogłem 10 kroków przejść, nie? Bo tak mi pompowało lędźwia i odcinało prąd w nogach, nie? A z perspektywy czasu doszedłeś, co było przyczyną? Znaczy poza tym, że tam... Mi to zajęło parę lat, nie? Ciągłej nauki, pytania się ludzi, wiesz, mądrzejszych ode mnie lub jak się potem okazywało, niekoniecznie mądrzejszych ode mnie. Generalnie można to podsumować tak, że to była ogromna dysproporcja
Ogromna dysproporcja siłowa, która spowodowała bardzo dużą niestabilność na odcinku lędźwiowym. Nie? Okay. Na szczęście nie nabawiłem się żadnych problemów strukturalnych z kręgosłupem, ale no, usunięcie tych wszystkich problemów to trwało trochę, bo ja tak naprawdę wiesz, byłem zabetonowany, tak się mięśnie wszystkie pospinały, że nie miałem żadnych zakresów ruchu. Nie? Okay. W ostatnich zawodach prawie zbombiłem start, bo nie byłem w stanie wejść poniżej kąta prostego. Ja mogłem puścić napięcie, wiesz, w przysiadzie zupełnie i to i tak nic nie zmieniało, nie? Okay. Wiesz, nie schodziłem niżej. Okej. Miałeś dodatkową warstwę sprzętu na sobie w postaci spiętych mięśni. Tak, dokładnie, nie? Okay. Dokładnie. Także wiesz, trzeba było to po kolei metodycznie rozkminiać, gdzie jest problem, który zluzuje tamten problem i tak znaleźć cały ten łańcuch, bo wiesz, na początku odpowiedzi były proste, nie? Między innymi Feba Kot na początku mi bardzo dużo pomógł, bo jego porada wniosła chyba najwięcej na początku, czyli wiesz, pokazał mi, że mam wpięty biodrowo-lędźwiowy i że pośladek nie pracuje, nie? Więc kazał mi generalnie rozciągać biodrowo-lędźwiowy i robić glute bridge i hip thrusty. Nie? Pozdrawiamy i Sebę. To na początku bardzo pomogło, nie? I to jakby, Seba też był jedną z pierwszych osób, która mi pokazała, że jest troszeczkę więcej w tym treningu, poza wiesz, samym trójbojem. Nie była jedyną, bo tych osób było mnóstwo i nawet nie będę w stanie ich wszystkich wymienić. Oczywiście. Dużo fizjoterapeutów było po drodze, dużo książek, dużo różnych takich pojedynczych porad, które były trafione i jeszcze więcej mojej pracy w tym, żeby wiesz, rozkminić z Atlasem Anatomii czy z innymi źródłami, czemu to działa, czemu jest połączenie, jak do tego podejść, nie? Tak. Potem tam ktoś, wiesz, to było tak, że ten ból mijał na chwilę, jak zaczynałem adresować jakąś partię, a potem wracał i już to nie pomagało, nie? Okej. Okay. Potem było, że wiesz, mięsień poprzeczny brzucha i to też przez chwilę pomagało, potem przestało, potem że skosy, potem przywodziciele, potem że dwójki trzeba mobilizować, potem że coś tam i tak dalej, tak przez kilka lat. I tak naprawdę coraz bardziej zaawansowanych narzędzi używaliśmy, a coraz mniej to wszystko pomagało, nie? Jakby osobą, która dokończyła ten problem, to jest dopiero Wojtek Prokopowicz, nie? Z Gorzowa. Okej. Okay. Który zrobił coś, czego nie robił nikt, czyli zrobił testy manualne. Okej. Okay. To też mnie tak uderzyło, że wiesz, kurwa faktycznie, wiesz, nikt z nas nie robi czegoś takiego jak testy manualne, nie? Tylko wszyscy, wiesz, patrzą na ruch i im się wydaje, że wiesz po ruchu, co nie działa, nie? Aha, a test manualny... Chłop przez 15 minut posprawdzał, wiesz, większość mięśni takich głównych w ciele, który działa, który nie działa, przeanalizował relacje, nie, wiesz, agonista, antagonista ruchu, synergista ruchu, tak. Plus kanały nerwowe, czy gdzieś nie ma ucisków i wiesz, jakby mi wyprowadził, że wiesz, to, tamto, framto i trzeba to zrobić i generalnie przez przygotowania jeszcze do tych zawodów, w których teraz startowałem, pojawiał się ból, ale po zawodach ten ból zniknął, nie? Narysował ci taką, powiedzmy, mapę słabych ogniw, nad którymi trzeba pracować? Znaczy, no w głowie to rozrysował, już wiesz, na tyle rzeczy przerobiłem, że wiesz, jak on mi mówi o konkretnych mięśniach, o których inni nie słyszeli, to wiem, gdzie to jest, nie? Dokładnie. I wiem, jaki ruch to wykonuje i tak dalej, nie? Także miałem to błogosławieństwo, że dostałem trudny problem do rozgryzienia, na który, wiesz, żaden specjalista tak naprawdę nie był w stanie mi odpowiedzieć, jakby, wiesz, to jest na pewno to, tak. Jak to zrobić, to będzie git, tylko to wymagało po prostu takiego podejścia, że ja nie twierdzę, że ci ludzie, z którymi ja, wiesz, się konsultowałem, to nie mają pojęcia, co robią, nie? Tylko ale podejrzewam, że na przykład, wiesz, bo na przykład też, nie wiem, pośpiech, nie? Ten fizjo od Kota mi dużo pomógł, nie? Okay. Tylko, że czy Mariusz Zdjęcioł z Warszawy? Bo to właśnie są, wiesz, wszystko ludzie, którzy są gdzieś tam i tak naprawdę jakbym pojechał do nich na 3 miesiące i parę razy w tygodniu z nimi działał, to pewnie by to rozkminili, nie? Tak, dokładnie. No, ale z racji tego, że nie miałem nikogo pod ręką, to musiałem bardzo dużo kombinować sam i składać tę wiedzę do kupy i trafiłem w końcu jeszcze na Wojtka, który mi pokazał metodę. I dzięki temu naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo się nauczyłem o tym, jak ciało działa, ze względu na to, że sam byłem dysfunkcyjny, nie? I to doprowadziło do powstania finalnie Barbell Brothers, ta droga. Nie, Barbell Brothers powstał już na początku, nie? Okej. Tylko, to ta sytuacja sprawiała po prostu, że twoja wiedza została w sposób dość mocno rozwinięta. Z biznesem konsultingowym jest tak, że nie musisz być mistrzem, żeby komuś pomagać, wystarczy, że wiesz trochę więcej niż on. Nie? I w Barbell Brothers tak było. My mieliśmy, wiesz, podstawy periodyzacji, mieliśmy
ogarniętą w miarę technikę trzech głównych liftów i to wystarczyło, żeby bardzo dużej ilości ludzi pomóc. Okej. Okay. I tak naprawdę, wiesz, nie uważam, żebyśmy kogokolwiek kiedyś rozwalili. Mm-hmm. Nie? Wiem, że było dużo osób, którym nie byłem w stanie pomóc po drodze i nadal mm-hmm. pewnie się takie osoby będą zdarzały, no bo nikt nie jest alfą i omegą. Mm-hmm. Ale z biegiem czasu to było wszystko na zasadzie, wiesz, wzajemnej nauki, czyli mm-hmm. ludzie przychodzili do nas, my się uczyliśmy też, rozkminiając ich problemy, jak to mm-hmm. można zrobić optymalnie i to było cały czas poszukiwanie, znajdowanie tych, wiesz, coraz skuteczniejszych narzędzi. Czyli to nie było na zasadzie, że ja znam jedną metodę i my od 5 lat robimy jedną metodę. Tak. Tylko wiesz, to co robiliśmy, wiesz, na początku, czyli tam te 4 lata temu, a to mm-hmm. co robimy teraz, to jest taka przepaść, że się mózg staje, nie? Jeżeli mm-hmm. chodzi, wiesz, o skuteczność metody i zrozumienie, nie? Mm-hmm. A kiedy pojawił się Westside u was, jeśli chodzi o dostęp do Louiego Simonsa, jego gymu i wiedzy na temat tego? To jakieś, mm-hmm. jakieś 3 lata temu. Mm-hmm. I wcześnie. Mm-hmm. I... Jestem typem gościa, który przegina w stronę, wiesz, szukania wiedzy i czytania i muszę się bardzo pilnować, żeby pilnować takiej samej ilości praktyki, nie? Mhm, rozumiem. Ja, wiesz, najchętniej bym się zamknął z książkami na cały dzień i sobie wykresy przerysowywał. Okej. Okay. Ale no, bez praktyki to nic nie zrobisz, nie? Mhm. Ja trafiłem właśnie, wiesz, jakby szukałem, chciałem poznać jak najwięcej metod, czyli popatrzeć, jak ludzie na świecie podchodzą właśnie do różnych zagadnień, mhm. jak sobie radzą z problemami, w jaki sposób trenują. I trafiłem też na coś takiego jak Westside i mówię, kurwa, jakie to jest zajebiste, nie? Że wiesz, to było inne niż wszystko, co znałem. Wiesz, abstrakcyjne, jak się czytało tego Simonsa, wiesz, na zasadzie nie robimy przysiadów na treningu w ogóle, nie? Tak, wiesz, żeby... Wiesz, zwiększ... Czemu? Tak. Czemu, nie? Why? Muszę, why, Louis? Muszę zrozumieć, czemu, nie? Rozumiem, rozumiem. Wiesz, i że na przykład maksujemy 2 razy w tygodniu, a ja, wiesz, jestem nauczony, że nie maksujemy więcej jak 3 tygodnie. Tak. Nie? Czy tej klasycznej szkoły, bo sam widziałem po sobie, że i tak tracę siły na 4. tydzień, nie? Mm-hmm. Że nie da się. Mm-hmm. A że on układ tutaj, nerwowy. Wiesz, ma rekordzistów, mm-hmm. On ma rekordzistów świata i oni to robią, to mówię czemu, nie? Poza tym mm-hmm. wszyscy trójboiści, z którymi rozmawiałem, którzy znali Westside, uważali, że to jest gówno, nie? Czyli, że okay. to nie działa. Okej. Okay. to tym bardziej muszę zrozumieć tę metodę, nie? Okej. Okay. Tak, zresztą zapoznałem się z całym podcastem, prawie całym, Can't You Get Right, gdzie mówicie, że metoda Westside przedstawiana przez Louiego Simonsa to jest metoda, którą wykonuje się w gymie Louiego Simonsa. I jego analiza tych przypadków to jest coś, co on robi pod kątem swoich zawodników i tylko tam to działa, tak? A już... I trzeba też pamiętać, że wiesz, to co on daje, to jest metodyka dla zaawansowanego zawodnika. Dokładnie. To się różni od tego, na czym powinni trenować początkujący czy średnio zaawansowani, czyli generalnie większość trójboistów, nie? Mhm. Właśnie, a jak teraz implementujecie taką metodykę, mając już świadomość tego, co zostało wcześniej przez Rosjan, stworzone jako fundament, później rozwinięte przez Westside, mówię tu o metodyce treningu sprzężonego, jak to implementujecie u początkujących zawodników? Oczywiście wiadomo, każdy... Robimy, znaczy powiem Ci tak, bardzo mocno odeszliśmy w ostatnim czasie od indywidualizacji programów. Okej. Okay. Czyli jakby, wiesz, większość teamu porusza się po jednym zestawie, szczególnie jeżeli jadą na te same zawody. Mm-hmm. Utrzymujemy schemat, że masz 4 treningi główne i dodajemy mniejsze jednostki treningowe, jeżeli potrzeba. Okay. I są 2 jednostki maksymalnego wysiłku, 2 jednostki dynamicznego wysiłku lub powtórzeniowego wysiłku, nie, czy tam te mm-hmm. metody powtórzeniowej. Mm-hmm. I zwykle te główne lifty są bardzo podobne albo takie same dla większości teamu, okay. A to, co się różni, to małe ćwiczenia specjalne, nawet nie te duże, nie? Mm-hmm. Czyli mm-hmm. wiesz, jakby staramy się atakować te najbardziej dokładnie, jak się da, słabe punkty, mm-hmm. a nie dobierać cały plan, bo okazało się, że my tracimy czas na rozpisywanie na przykład 30 programów, gdzie mm-hmm. każdy ma inne ćwiczenia, zamiast poświęcić tak. ten czas na pracę na żywo z tą osobą, mm-hmm. a to praca na żywo, na technice dawała nam dużo większy zwrot w inwestycji niż, mm-hmm. niż onanizowanie się nad programowaniem. Nie? Rozumiem. Tak, okazało się, że główne problemy są w ruchu i czasami wystarczy małych zmian, żeby te problemy w ruchu wyeliminować, nie trzeba wcale całkowicie innego programu. Rozumiem. Nie?
I podstawowa zmiana jest taka, że używamy dużo więcej ciężkich liftów, takich bardziej zbliżonych do samego trójboju, niż proponuje to Simons. Nie? Okay. Bo tu właśnie wchodzi ten podział na początkujących i bardzo zawansowanych zawodników. Zaawansowany zawodnik umie tą technikę i on potrzebuje tak naprawdę coraz to bardziej skomplikowanego bodźca, żeby przełamać pewne bariery. Nie, więc jeżeli dasz gościowi dziwny gryf na plecy, każe siadać do skrzyni, na to założysz łańcuchy, jeszcze jedną gumę, która ciągnie mu sztangę do przodu, to to jest odpowiedni bodziec dla niego. Jak to założysz wszystko zawodnikowi początkującemu, to go będziesz uczył przez cały trening, jak się z tym nie zabić. Nie? Tak, dokładnie. Czyli dam ci przykład. My na przykład Max Effort skonstruujemy w ten sposób, że będziesz miał na przykład przysiady bez pasa i bez taśm, potem będziesz miał pełny martwy ciąg klasyczny, potem będziesz miał na przykład, wiesz, klasyczne good mornings, potem ciąg sumo, potem siad w pasie, ale na gołym kolanie, potem jakiś tam ciąg w trzech cali, potem na przykład siad w taśmach, wiesz, czyli głównych wzorców, potem siad w taśmach, safety squat barem, czyli wiesz, jakby bardziej specyficzne narzędzia do samego trójboju RAF, nie? To samo na wyciskaniu, nie? Bo bardziej podobne do pełnego wyciskania i też się trzymamy bliżej często tej rotacji trzytygodniowej niż tygodniowej. Czyli nie zmieniamy czasami co tydzień, ale czasami sobie robimy po 2-3 tygodnie. Te treningi Max Effort na tym samym lifcie, a peaking robimy liniowo. Okej, okay. Bo ta adaptacja... Czyli ten okres, gdzie robisz pełny left fight, to jest okres budowania bazy i wszechstronnego rozwoju zawodnika, a potem my mu musimy przypomnieć technikę i doszlifować ją naprawdę do perfekcji i robimy, wiesz, na przykład te 3 do 5 tygodni liniówki. Okej, okay. No, żeby się nauczyć w ogóle wzorców. Tak, to jest zmiana, którą w ostatnim czasie właśnie Kamil i Tadeusz wprowadzili i to naprawdę robi teraz świetną robotę, bo mamy znowu, wiesz, fajne odbicie wyników. Bo do niedawna ja się zajmowałem większością zawodników i prowadziłem ich właśnie stricte tak bardziej na sprzężonej, bez udziwnień, czyli bliżej oryginalnej metody i to dawało świetne rezultaty, ale doszliśmy w którymś momencie do ściany, gdzie przestaliśmy mieć progres, a wręcz zaczęły się regresy. No więc trzeba było coś wykminić, nie? No, po prostu gdzieś jest problem, nie? No i generalnie ta zmiana, którą potem przeanalizował, wiesz, Tadeusz i Kamil na bazie tego, co ja robiłem, wprowadzili, wiesz, jakby swoją część wiedzy i też starego doświadczenia jeszcze treningowego i teraz jest naprawdę, naprawdę fajnie, nie? Zaczęło to piąć się znowu do góry takim tempem, jak się to działo na początku. A jeśli chodzi o ludzi, którzy nie znają swoich maksów, chcą zacząć przygodę z trójbojem. Jaka jest metoda, żeby te maksy sprawdzić? Od razu mają wejść i próbować robić ciężkie jedynki z ewentualnie wsparciem ludzi na siłowni, żeby mieć te dane wyjściowe? Jak wy do tego podchodzicie? Znaczy, pytanie, na jakim jest etapie ten osobnik, nie? Bo jeżeli on jest na etapie, wiesz, że dopiero zaczynam, to nie ma nic skuteczniejszego jak zwykła liniówka. Czyli zaczynasz dosłownie od pustego gryfu i robisz 5 razy 5, dokładasz po 2,5 kg. To jest najskuteczniejsze i to, wiesz, jakby mówi sama teoria sportu, że na tym etapie nie potrzebujesz kompleksowego treningu, potrzebujesz po prostu progresywnego przeładowania i ogarnąć się technicznie. Jeżeli, wiesz, ta technika gdzieś nadal nie jest zajebista, mamy jakiegoś tam średnio zaawansowanego czy wczesny etap średnio zaawansowania, to maksuje się do upadku technicznego, a nie do maksa maksów. Nie? Czyli unika się, wiesz, tych sytuacji, które potem wrzucają do netu, że wiesz, masz serię końcową i na przykład puszczają plecy w ciągu, czy kolana się schodzą do środka, nie? I wszyscy się skupiają, że he, jak trener mógł pozwolić na to, że he, na takim ciężarze tak kolana, ale a ja mam pytanie, a jak wyglądało 10 poprzednich serii? No dokładnie. Bo one mogły być wykonane fajbiście, a w ostatniej serii, wiesz, padł na przykład rekord życiowy, ale też padła technika. I jakby, wiesz, no w poprzedniej serii niekoniecznie były sygnały tego, że to się stanie, po prostu słaby punkt tak się objawiał osób początkujących, nie? Że nagle kurwa ci wszystko puszcza, nie? Ale puszcza jeden element, który ciągnie za sobą wszystko. To więc też... generalnie raczej się uważa, żeby tej błędnej techniki nie utrwalać na dużym ciężarze, czyli maksujesz do momentu, w którym jesteś pewny, że wiesz, że tą technikę utrzymasz. Bo potem tak naprawdę jak masz zawodnika, który ma 2-3 lata na podejście, to on, wiesz, to on maksując nie pali technicznie, nie? On się zatrzyma w którymś momencie ruchu, ale nie puści, wiesz, kolana nie wejdą się do środka i tak dalej, nie? I też w drugą stronę, patrząc na zawodowców, oni sobie mogą pozwolić na pewne
odstępstwa od idealnej techniki, bo wiedzą, że to działa i że się nie rozwalą podczas ciągu. Nie wiem. Odstępstwo od idealnej techniki to jeszcze nie jest kontuzjogenne, nie? Mm-hmm. Odstępstwo, czyli wiesz, coś się przesunęło kawałek, no ciało zawsze tak. Gdzieś tam, wiesz, nie będzie zawsze pracować idealnie. Dokładnie. Poza tym ale ludzie, wiesz, którzy... Jak pozwalasz maksować osobie początkującej na totalnym braku techniki, to ją też uczysz, że pod dużym ciężarem się ma tak zachować. Mm-hmm. Wszystko jest treningiem, nie? Dokładnie. Wszystko. Dokładnie. I ty ją warunkujesz, ty uczysz tego, że na przykład wiesz, rozgrzewkowe robisz poprawnie, a maksymalne ferie robisz, żeby zrobić. Mm-hmm. I to zostanie, nie? Będzie trzeba to, wiesz, potem znowu odkręcać. Mm-hmm. Ale musisz to poczuć. Generalnie podchodzi się do tego tak, że uczysz osobę nie fejlować na treningu i nie tracić techniki. Mm-hmm. Okay. Czyli wyrabiasz, wiesz, taki nawyk zwyciężania tak naprawdę, nie? Osiągania celu. Mm-hmm. Ale to sam człowiek nie jest w stanie zweryfikować, prawda? Już potrzebny jest ktoś, kto stoi z boku i to obserwuje. No tak. Znaczy, ja generalnie uważam, że wiesz, sportu nie powinno się uprawiać samemu. No. Potrzebujesz trenera, czy chociażby kogoś, kto po prostu patrzy w boku, nie? W jakimś innym kontekście potrafi na ciebie spojrzeć, wiesz, jakąś tam inną wiedzą bazową i tak dalej, nie? Z innym doświadczeniem, bo zawsze zobaczy więcej. To jest też to, co Simons podkreśla, że siła tej siłowni to nie jest program treningowy, bo ten program to nie żadna rewolucja. Ja wiesz, po paru latach zgłębiania tego, ja widzę, że to jest to samo, co robi Borys Szejko na przykład, nie? Mimo, że w pozoru to są dwa różne programy, jak patrzysz, jak to wygląda na kartce, ale tam zasady, które są w tyle, są identyczne. Tabela Prilepina i tak dalej, prawda? Tak. Tak. To działa, bo to spełnia zasady. To jest inna interpretacja danych wyjściowych, ale zasady są te same, nie? Simons nie robi żadnej rewolucji tam tak naprawdę. On po prostu używa po prostu wiedzy, te teorii treningu siłowego. W takiej formie, w jakiej wyznaczyli to Ruscy, w latach 70. nałożył na to, wiesz, specyficzność sportu. I to samo zrobił Szejko. To jest ta sama wiedza. Inna interpretacja. Dokładnie. I to samo robicie wy, tak? Prawda? Tak. Korzystamy z tych samych zasad i interpretujemy sobie po prostu może w trochę inny sposób, dlatego te programy działają. I one muszą działać, bo mają po prostu, spełniają kilka podstawowych zasad. I to wystarczy. Dokładnie. I Simons właśnie to podkreśla, że siłą nie jest ten program, bo program jest po prostu oparty na teorii treningu, tylko siłą jest klimat i załoga, która tam jest. Czyli to, że jeżeli ty robisz przysiad, to 10 innych osób na ciebie patrzy i ci krzyczy, co masz robić. Nie? I do tego jest ta bardzo rozwinięta mentalność tej rywalizacji. Czyli twoim zadaniem jest to, żeby znaleźć się na tablicy wyników, ale jednocześnie każdy z twojego teamu treningowego, to masz mu pomóc znaleźć się na tej tablicy. Nie? Czyli też masz jednocześnie wsparcie, ale też i konkurencję. To jest taka, wiesz, specyficzna dwoistość, która sprawia, że tak naprawdę tworzysz sobie drapieżników, z którymi musisz konkurować, czyli cały czas ulepszasz swoich wrogów, nie? Przez co musisz być sam coraz lepszym zawodnikiem, nie? Dokładnie. U was też taki aspekt mentalny jest stosowany? Właśnie staramy się to wyrobić. Okej. A powiedz mi, a jakie jest minimum, jeśli chodzi o treningi siłowe? Ktoś twierdza, chce się ogarnąć, chce zacząć trenować siłowo, nie chce iść na fitness, crossfit, chce się wziąć porządnie za trening siłowy, ale nie mam czasu. Nie wiem, mam 2 dni w tygodniu. Okej. 2 dni w tygodniu to jest mało. Moim zdaniem za mało. Okay. No wiesz, to tutaj poruszasz taką ważną kwestię, bo jeżeli chcę, to mam czas. Okej. I nikt mi nie przetłumaczy, że jest inaczej. Dokładnie, nie? Bo to jest tak, czyli najprostsza wymówka, jakby, nie mam czasu, prawda? Czyli jeżeli mówisz, że wiesz, chcę coś zmienić, ale nie mam czasu, mam tylko tyle, to zaprzeczasz sam sobie w jednym zdaniu, więc jakby nie mam o czym gadać, nie? Dokładnie. Czyli, moi drodzy, znajdźcie czas na kwestie, które są dla was. Sam na pewno znasz takie przykłady, że ludzie potrafią prowadzić firmę, mieć kurwa po kilka dzieci, jeszcze się wmagać jakąś chorobą, a i tak osiągają sukcesy. To jest wszystko kwestia priorytetów i tego, jak sobie zarządzasz własnym życiem, nie? Dokładnie, dla mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia zarządzania czasem, bo tak siedzieć i pogadać sobie, jak to się nie da, to tak można całe życie, prawda?
A to naprawdę często jest kwestia prostych zmian, tak? Nie ja odpal. Akurat, ja akurat w tej kwestii jestem bardzo bezwzględny, bo sam widzę po sobie, ile ja czasu w życiu traciłem i nadal mam tendencję, wiesz, nikt nie jest idealny, nadal Pewnie. Mi się zdarza, wiesz, na przykład wyjebać 2 godziny czasu do kosza, bo tak, bo przemknie się jakaś wymówka. To jest, wiesz, odpowiedź emocjonalnie bardzo trudna, ale moim zdaniem właśnie najwłaściwsza, czyli jeżeli nie masz czasu, to znaczy, że ci nie zależy, pogódź się z tym, nie rób z tego emocjonalnej jazdy, tylko się zastanów, co z tym można zrobić, nie? Dokładnie. Przestań patrzeć na życie jako na serię problemów, tylko patrz na serię wyzwań, tak. które, wiesz, rzeczy, które można sobie po prostu rozkminić, rozpykać i wziąć potem z tego dumę, że dokonałeś czegoś, nie? Że dokonałeś faktycznie zmiany. Tak. Czyli zacznij wymagać od siebie więcej, więcej i jeszcze więcej i to się nigdy nie kończy. Dokładnie. Zacznij się, kurwa, żywić presją, a nie przed nią spierdalać, nie? Wiesz, o co chodzi. Odwróć model. Żeby nie być ofiarą, tak? Bo ludzie często robią z siebie ofiary na podstawie jakichś czynników, które w ich życiu są na nie, zamiast patrzeć na te czynniki, które są na tak. Tak, masz. Ale ty jesteśmy, wiesz, tak warunkowani, więc ja, wiesz, nie uważam, żeby to do końca była wina ludzi, ale to jakby twoja odpowiedzialność, inaczej, zawsze ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie, więc może to nie być twoja wina, że, wiesz, jesteś w takim punkcie, jakim jesteś, ale twoją winą będzie, jeżeli sobie zdasz sprawę, że jesteś w dupie i nic z tym nie zrobisz, nie? Dokładnie. To jest takie swoiste oświecenie w którymś momencie przychodzi, że, wiesz, że to, co robi większość ludzi, jest chuja warta, oni donikąd nie dojdą, spędzą, wiesz, klasyczne, nudne, chuj życie tak. z jednymi wakacjami w roku do emerytury, a tak. potem będą se pluli w twarz, że, wiesz, że nigdy nie mieli, wiesz, fajnego auta, nigdy nie zbudowali domu, nigdy nie osiągnęli czegoś wielkiego i tak dalej, właśnie odkładają cały czas na później, albo po prostu nie potrafią zadawać pytań, tylko przyjmują, że model, który ci rzucili w twarz, jest poprawny i masz nim, wiesz, dokładnie. Masz nim podążać. Masz się dostosować do tego schematu, ponieważ to tak, jest... Tak, jeszcze dolej do tego poczucie winy, że jesteś nie taki, jak trzeba. Tak. I masz gotowy, wiesz, jakby model sterowania społeczeństwem, nie? Który dokładnie jest grzeczne, potulne i nic nie osiąga, tylko tak, płaci podatki. Dokładnie. I ludzie, którzy odnoszą sukces, to są na pewno przebiegli źli ludzie. I tak, w ogóle tak, tak. Pieniądze są złem tego świata. Żerują na krzywdzie zwykłego człowieka. Tak, dokładnie. Albo dostali od rodziców, nie? Albo dostali od rodziców, albo ich rodzice ukradli i w ogóle tak. Tak to jest. A jak zaczniesz się w to zagłębiać, to tak nie jest. I dobrze, że płyną przykłady ze świata. Ludzi, którzy sobie... To właśnie, żeby się zacząć zagłębiać, to narażasz się na ekspozycję emocjonalną. A przy tym ludzie wpierdalają. Spierdalają, wiesz, jak szczury, nie? Przed światłem. Dokładnie. Bo może się okazać, że odpowiedź będzie bolesna dla ciebie, nie? Że to nie tobie robią, tylko sam sobie robisz. Tak, dokładnie. No, staniecie w obnażenie siebie przed sobą samym, to jest chyba najtrudniejszy moment, jaki każdego w życiu czeka. I fajnie, jakby ktoś ten moment przeżył, skonfrontował się z samym sobą, bo później już może być tylko lepiej. Tak, bo później możesz odwrócić model i na przykład żywić się tą ekspozycją emocjonalną, czyli dokładnie. Dobrze się z tym czuć, że boli, nie? Tak. Czyli zacząć być sadystą. Dokładnie. Inaczej to tak naprawdę jest nadal twój ból, ale przestajesz być masochistą, a sadystą, bo sam sobie ten ból będziesz zadawał, nie? Tak. Znaczy, no nie do końca to jest poprawne, co mówię, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Wiem, ten konstruktywny ból. Tak, świadomie sobie na siebie będziesz rzucał ból i będziesz się tym dobrze czuł, a nie będzie skazany na ten ból. Terminologia się tutaj trochę pierdoli, ale mam nadzieję, że i ty, i słuchacze będą wiedzieli, o co chodzi. Bo, tak, to jest narzucenie to sobie... Kto masochista sobie zadaje ból i jest mu z tym dobrze, nie? Tak, dokładnie. Poza tym... Chodzi o to, żeby być sadystą wobec siebie i wobec świata. Tak, dokładnie, bądźmy sadystami. Ale rozumiem, oczywiście, narzucenie sobie presji, która... Nie jest tą presją, która nas żywi, buduje. Tak, nie ciągnie nas w dół, nie? W sensie, że się dobijamy i Boże, rzeczywiście ja taki jestem, po prostu słaby. Tylko właśnie jestem słaby i robię coś, żeby przestać być słabym i będę sobie to robił, dopóki nie poczuję się silny. Tak, bo zobacz, to ekscytacja, a stres to tak naprawdę biochemicznie jest prawie to samo. Dokładnie. Nie? Więc jakby, wiesz, no przyjmij model, że to, że się stresujesz, że odczuwasz presję, to twoje ciało przygotowuje się do walki, a walka jest słodka.
Dokładnie. Przestań, wiesz, się w to wdrążyć, że wiesz, o, jest nieprzyjemnie i tak dalej. Kurwa, no ja w ogóle wierzę, jakby nigdy nie rozumiałem koncepcji szczęścia, nie? Bycia szczęśliwym. Właśnie, co to jest? Nie? Czy jak to właśnie... I branża rozwoju osobistego mnie kierowała właśnie w tym kierunku, że coś jest ze mną nie tak, bo ja nie umiem być wdzięczny, ja nie umiem doceniać. Mhm. Ja jak się budzę rano, to mam ochotę sobie strzelić w łeb bardzo często, nie? Albo przynajmniej wejść i przypierdolić sąsiadowi od tak, bo tak jestem nastawiony. Mhm. I wszyscy mi mówili, że to jest źle, nie? Tak, że masz konflikt wewnętrzny. A potem się pojawił, wiesz, Mazur i mówi do mnie też, ty stary, ale ja nie wiem, co to jest szczęście, ja nie jestem szczęśliwy, nie? Mhm. Mówię, ty kurwa, to tak można? No mówię, a czemu nie można? Bo ktoś mówi, że trzeba być szczęśliwym? No, dokładnie. Wiesz, jakby kto to mówi i co to jest? Dokładnie. Możesz osiągać pomimo tego, że czujesz się nieszczęśliwy, czy że czujesz się źle i tak naprawdę do tego się to wprowadza. Czyli ile możesz sobie, wiesz, ile rzeczy sobie możesz odmówić, ile rzeczy możesz stracić, ile rzeczy możesz nie doświadczyć, żeby wejść na górę i coś osiągnąć. Mhm. I potem tak naprawdę to spełnienie mi się wydaje, że zaczyna się, kiedy zaczynasz odczuwać dumę wobec siebie, tak. Czyli że wiesz, potrafisz przezwyciężać pewne rzeczy i zaczynasz być skuteczny, widzieć, że wiesz, masz zwycięstwo za zwycięstwem, pomimo to, że boli i emocjonalnie, i fizycznie, i pomimo to, że wiesz, musisz sobie odmówić rzeczy i tak dalej, to ta duma zaczyna cię budować i to jest chyba coś, co można by nazwać jakimś tam poczuciem szczęścia, ale to nie znaczy, że wiesz, że ja na przykład umiem być uśmiechnięty, bo kurwa nie jestem w ogóle praktycznie uśmiechnięty i w ogóle nie emanuję szczęściem, bo też nie odczuwam za bardzo szczęścia. Dokładnie. Ale odczuwam dumę bardzo często, jak się kładę spać i to mnie jakby buduje, nie? Tak. I stąd przewrotny numer, przewrotna nazwa tego programu, proces spełnienia, jedno jest równe drugiemu, czyli w samym procesie odczuwasz spełnienie. W samym procesie tego, że wstajesz rano, zmagasz się ze sobą, przekraczasz własne bariery, nie zgadzasz się z wieloma kwestiami, często idziesz pod prąd, często jesteś samotny, ale wewnętrznie czujesz tą, tak jak powiedziałeś, dumę i spełnienie, że żyjesz swoim życiem. I to ten proces, nie finalnie to wszyscy umrzemy, tak? To jest stwierdzone, ale co się stanie po drodze i jak ty się będziesz czuł ze sobą, to właśnie to jest główną, to było główną myślą, która gdzieś u mnie się pojawiła w którymś momencie życia, że to nie te fajerwerki, które ludzie sobie wyobrażają, o jak wygram w Totka, to przepierdzielisz te pieniądze człowieku, bo po drodze nie nauczyłeś się niczego, prawda? Świetnie to powiedziałeś, tak? Ten proces i każdy z tych procesów jest indywidualny, dokładnie. Każdy jeden się może budzić rano i chcieć pomagać ludziom i być uśmiechnięty i emanować radością i to jest jego proces, ale jest ktoś, kto wstaje rano i generalnie w innych aspektach chce to spełnienie osiągać, tak? Także... Wiesz, no, mówimy tutaj cały czas, wiesz, o drodze właśnie, o procesach, wiesz, tak. Jak mnie przez parę lat napierdalały pletwy i nie byłem w stanie porządnie trenować, to ja się nie budziłem rano z myślą, ale zajebiście dzisiaj kolejny dzień, gdzie się czegoś nowego dowiem, czemu mnie bolą pletwy. Tak, nie, to było na zasadzie, kurwa, moje ciało jest do dupy, to jest pierdolony wrak, najchętniej to mi się urodzi kimś innym, mam już tego, kurwa, dosyć, tylko że jakby, wiesz, szedłeś i robiłeś to dalej, ze zniechęceniem, bez woli robienia tego i tak dalej. Element po elemencie układałeś, gdzie się po drodze cieszyłeś małych zwycięstw, ale to naprawdę to nie było w tym nic fajnego. Dokładnie. To jest też kwestia tego doceniania. Wszyscy ci pierdolą, że masz doceniać, co masz. Nie docenisz, dopóki nie stracisz. Dokładnie. I nie ma sensu próbować tego ominąć, bo inaczej będziesz po prostu grał przed samym sobą, nie? Wiesz, no, ja teraz doceniam to, że mogę trenować, bo nie mogłem. Dokładnie. Ale wiesz, nie doceniam tego, że mam dach nad głową, bo wychodzę z założenia, że zawsze sobie ten dach jakoś ogarnę, nie? Poza tym powiem ci więcej, ja chcę mieć lepszą chatę, więc nie doceniam tego, co mam, tylko myślę o tym, co będę miał. Jak pójdę dalej do przodu, jak przezwyciężę kolejne jakieś, wiesz, bariery mentalne i emocjonalne i będę w stanie wejść na wyższy level biznesowo, bo to też się do tego sprowadza. Twój, wiesz, to konto emocjonalne, jak mówi Dan Penia na przykład, nie? Tak. To tu jest źródło sukcesu, tak zwanego sukcesu właśnie w biznesie i tak dalej, nie? Dokładnie. Czyli tak naprawdę musisz w mentalu przełamać pewne rzeczy, z czego się ludzie oczywiście śmieją, nie? Że no, wystarczy mieć myślenie. Wiesz, no kurwa, mi się wydaje, że wystarczy. Nie? Mhm. Ja zaczynałem od Vera. Tak. No dokładnie. No. I tak naprawdę widzę, że... Czekaj, coś z dźwiękiem? Jest. Telefon mi zadzwonił, sorry. Spoko. Tak jak mówisz... O czym mówiliśmy?
O zmianie procesów myślowych, że od Tak, tego się zaczyna. ja widzę, że wiesz, że jakby level, na którym żyję, czy na którym mogę prowadzić firmę, zmienia się wtedy, kiedy zmieniam pewne rzeczy w głowie i przepracowuję pewne problemy, a nie za pomocą, nie wiem, technik sprzedażowych czy jakichś innych główien, nie? Dokładnie. Tak samo jak idzie o level treningowy, nie? Wymieniło się podejście w głowie, wymienił się level treningowy, metody się za bardzo nie zmieniły, nie? Zmieniły się jakieś tam detale. Wszystko siedzi w głowie. Ja wierzę w to, że głowa jest najważniejsza. Dokładnie. To jest takiej piramidy, nie? To jest ciekawe stwierdzenie, które pada ze strony sportowca, bo wielu sportowców może nagle stwierdzić, ale jak to nie metodyka treningowa, to nie to no tak, to właśnie ten mental, to nastawienie, które pozwala pchać cię naprzód. A tak, no bo tam po drodze nie będzie fajnie, nie? Dokładnie. Ludzie są przeżarci tym takim gównem z takiego, ja to nazywam pseudo-wschodem, nie? Czyli wiesz, rozwój osobisty zaczął czerpać jakieś wyrwane z kontekstu, wiesz, koncepcje z różnych wschodnich wierzeń, nie? I tak dalej. Nagle doszli do wniosku, że właśnie, wiesz, droga jest celem, nie? I wiesz, i trzeba odnaleźć takie życiowe flow i takie właśnie, wiesz, spełnienie na co dzień i szczęście, i że to wtedy jest sukces. Kurwa, nie, zupełnie nie. Te same źródła mówią o tym, że życie to jest cierpienie, nie? I że nie da się zakończyć cierpienia, dopiero po śmierci będzie to cierpienie zakończone. Można temu, wiesz, starać się nadać sens, ale znaleźć jakby taki wyższy cel w tym wszystkim i tu masz właśnie to, co się dzieje, nie? I tak. Generalnie jak sobie prześledzisz ludzi, którzy osiągnęli sukces, którzy, nie wiem, zarobili grube pieniądze, czy osiągnęli grube sukcesy w sporcie, bo to jest to samo, po prostu w innej branży robisz i tym kapitałem obracasz, formą sportową, a nie pieniędzmi, ale to jest dokładnie to samo, nie? To ich droga jest samotna, bolesna, niefajna i często się kończy depresją na koniec. Więc jakby wiesz, sukces to nie jest droga do szczęścia, moim zdaniem, nie? Czy osiąganie sukcesu. To w ogóle nie jest droga do szczęścia. To jest po prostu zajawka, którą sobie robisz, żeby mieć jakieś osiągnięcie w życiu. Po co mieć osiągnięcie w życiu? Stary, nie mam pojęcia, bo i tak umrzemy i to nie ma najmniejszego, kurwa, sensu. Chyba że ma dla ciebie takie znaczenie, że ktoś cię będzie wspominał. Dla mnie nie ma żadnego. I tak mnie tu nie będzie. Mam w dupie, czy mnie będą wspominali jako mega sportowca, czy nie. Co mi to zmienia? Rozumiesz? Okay. Ja po prostu wychodzę z założenia, że lepiej jest coś osiągać niż nie i to jest mój cały sens. Nie ma nic głębszego. Dokładnie. Poza tym, jak coś osiągasz, to ten ból jest może mniejszy niż... Jak to właśnie widzisz z perspektywy ludzi, którzy nic nie robią? Gdzieś tak przysłowiowo to życie tak ich po prostu smaga, gdzie mu się podoba i z jakim natężeniem. A ludzie, którzy coś robią, to ich kosztuje, cierpią. Ale to cierpienie inaczej smakuje, prawda? Wiesz co, jak nie robię, to wydaje mi się, że cierpię właśnie bardziej. Bo czuję się jak gówno, jak platwek, nie? Nie czuję się jak mężczyzna, kiedy nic nie robię. Dokładnie. I to jest... nie mogę jeżeli zdarzy mi się przepieprzyć na przykład kilka dni, bo dam się porwać jakiemuś negatywnemu stanowi, podkreślam, mi się to zdarza cały czas, nikt nie jest idealny. Nawet, wiesz, mega ludzie sukcesu, których znam, też mają okresy gorsze i to jest też normalne. Nikt nie jest robotem, w sensie, że sobie zmienisz oprogramowanie i ono już tak będzie sobie funkcjonowało wspaniale. Ale jeżeli faktycznie odpuszczę, to nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, nie? Wiesz, to zaczyna się to robić potem nałogiem, że przynajmniej na tym swoim poziomie, no bo wiesz, ja się nie mogę pochwalić majątkiem milionowym czy historycznym totalem, tak? Ale będąc na moim poziomie i wykonując zadania na moim poziomie, jeżeli od tego odejdę, to czuję się źle, nie? Czyli jeżeli nie jestem w stanie spełnić swoich standardów, które mam na ten moment, to zaczynam się czuć dużo gorzej, niż jeżeli muszę wnieść to, co się wiąże z osiąganiem pewnych małych zwycięstw, które są teraz na mojej drodze i prowadzą do czegoś tam większego, nie? Dokładnie. To dobrze zaznaczyłeś, to wyznaczenie sobie standardów. Często ludzie, myślę, błędnie wychodzą z założenia, że wyznaczę sobie standard na zasadzie, nie no dobra, to ja jutro idę zagadać do tego inwestora, no co też nie jest złym pomysłem, potrzebuję tej bańki, żeby w coś zainwestować, ale to wyznaczenie sobie takich codziennych standardów, dobra, okej, wstaję rano. To są małe zwycięstwa, nie? Podstawowe kroki, everyday. Dokładnie. To ja jest... wiesz, jakby, ja mam za sobą dwa takie lata walenia w chuja, które były połączone i w
może nie z alkoholizmem, bo nigdy alkoholikiem nie byłem, tak, ale z ponadprzeciętnym spożyciem alkoholu, z jakimiś tam romansami, z dragami, wiesz, ja się tego nie wstydzę, to jest część mojej historii, akurat z tego jestem dumny, bo mogłem wiele rzeczy zobaczyć, nie, ale to już było w czasie prowadzenia firmy, gdzie wiesz, gdzie wymykało mi się spod kontroli to, co ze sobą robię i większość moich problemów, które miałem, wynikały tylko z tego, że po prostu nie robiłem, nie? Dokładnie. Jakby nawet te, nawet używki, wiesz, nauczyłem się też patrzeć inaczej na używki i na ludzi, którzy mają problem z używkami, nie? I to jest protezowanie czegoś, nie? Okej, tak. To jest zmniejszanie, to jest, jeżeli jesteś pod wpływem czegoś, to zwykle się czujesz dobrze sam ze sobą, nie? Jakby protezujesz sobie pewne stany, które możesz osiągnąć bez problemu, wchodząc właśnie na tą ścieżkę presji, napierdalania, osiągania. I tak naprawdę, wiesz, wyciąganie ludzi z nałogów, ja nie uważam, żebym miał kiedykolwiek nałóg, nie? Uważam, że potrafiłem przegiąć pałę, to jest coś innego. Jeszcze się nie zdążyłem się wjebać, bo pojawiło się, wiesz, autorefleksja i, tak. i chęć do działania. Tak. Bo gdybym wpadł w nałogi, to pewnie ta firma by, wiesz, utonęła, albo ja bym został wyrzucony w raburtę, a firma by poszła dalej. Dokładnie. Nie? Ale nauczyłem się też patrzeć tak, że jeżeli przychodzi do mnie ktoś, a zaczynają do mnie przychodzić tacy ludzie, że wiesz, na przykład ja mam problem, nie wiem, bo na przykład codziennie muszę wypić dwa driny, nie? I wiesz, i wydaję na to bez sensu pieniądze i źle się czuję i tak dalej. Albo wiesz, jak się pojawi, nie wiem, koks na stole, to nie umiem odmówić i tak dalej, nie? To ja wtedy wiem, że ten gość nie wykorzystuje swojego potencjału. To nie jest problem sam w sobie, że wiesz, że inaczej, jeżeli mu powiesz, nie rób tego, broń Boże, to nic nie zmieni. Dokładnie. Bo zaczynamy wchodzić w coś takiego, że budujesz tak naprawdę w nim poczucie winy, że on działa nie tak jak trzeba, czy jest nie taki jak trzeba, tylko dajesz mu nowe bodźce, nie? Czyli mówię, chłopie, kurwa, co się jara na przykład w życiu, nie? Wiesz, co byś chciał osiągnąć, nie? A no takie rzeczy, nie? Mówię, to słuchaj, no robimy plan, nie? I robimy to od najmniejszych kroków, dosłownie takich, że na przykład, wiesz, chcę mieć, nie wiem, challengera, nie? Okej, zaczniemy od tego, że będziesz jeść 5 posiłków dziennie. Dokładnie. Bo to chodzi o to, że musisz, wiesz, proste rzeczy, za pomocą prostych rzeczy, które są, wiesz, bardzo nisko w skali sukcesu, zacząć wyrabiać sobie nawyki, że ty masz wpływ na to, co cię otacza. Tak, na te małe procesy wszelkie używki, codzienne. Tak, wszelkie używki są, wiesz, jakby oznaką tylko tego, że nie masz kontroli nad życiem, nie? Tak, poza tym świetnie powiedziałeś w jednym z podcastów, że wszyscy ćpamy dopaminę. No i tak, to, nie? I właśnie pytanie, w jakiej formie to sobie podasz, czy w formie używki, czy w formie, wiesz, czy w formie osiągania w życiu. Dokładnie. I to jest ten przełącznik, który można w życiu mieć. Nie trenujesz, jesz syf, to spróbuj zacząć trenować po prostu. I zobacz, jak to na ciebie wpływa. I myślę, że po prostu uzależnisz się od nowych rzeczy, od nowych bodźców, tak? Myślę, że to... Generalnie zaczynasz traktować po prostu całe życie jako trening, nie? Nawet spanie z twoim treningiem. Bo to trening się nie kończy, ani nie zaczyna na sali treningowej. Dokładnie. To jest, wiesz, warunkujesz się przez cały dzień. I takie wybory podejmujesz, to jest twój trening. Dokładnie. A jakie masz podejście? Musisz zacząć od małych wyborów, bo to jest tak samo. Jeżeli chcesz zmienić życie do góry nogami, to jest tak, jakbyś chciał, wiesz, zrobić 1000 totalu i wszedł na pierwszy trening i był wkurwiony, że nie podniosłeś 300 kg od razu. Dokładnie. Nie, zaczynasz nie tak. od pustego gryfu i uczysz się ruchu, nie? Dokładnie. I zaznaczasz sobie w zeszycie, że zrobiłeś 5 piątek na tym ciężarze, udało ci się to, nie? I tak samo w życiu, nie? W każdym innym aspekcie. A jak ci się podwinie noga, to spoko, podwinęła, nie, żadnego poczucia winy pierdolonego, nie? Bo to poczucie winy ludzi wykańcza, nie? Dokładnie. No to niby jest wzięte z gadek motywacyjnych, z rozwoju osobistego, ale nie ma porażek, są lekcje. I to też jest, myślę, że wielu ludziom to bardzo dużo może dać. Na zasadzie, stary, każdy popełnia błędy, ale nie katuj się tymi błędami, tylko pomyśl, co zrobić, żeby drugi raz tak nie było tak źle, tak? Albo żeby nie popełnić tego błędu, nie? Nie, wiesz, wyciągasz wnioski i zapominasz o porażce, pamiętasz tylko o sukcesach, nie? Tak naprawdę branża rozwoju osobistego, wiesz, to nie jest gówno, wbrew powszechnej opinii, tylko że to jest bardzo wpłycona wiedza. Dokładnie, wyrwana często. Po tym, że masz po prostu jakby hasłowo rzucane różne, wiesz, szlagiery, tak. Ale nie do końca jest to, wiesz, wytłumaczone, o co tam tak naprawdę chodzi, bo nawet głupia koncepcja wychodzenia ze strefy komfortu to jest świetna koncepcja, tak. Ale to zostało tak zeszmacone przez tą branżę, że ludzie się generalnie tylko z tego śmieją.
ale na przykład to w tą strefą komfortu ja widzę nocną na sali treningowej. Dokładnie. Bo sportowcy, którzy chcą mieć wynik, mają strefę komfortu tam, gdzie jest zajazd, tam, gdzie robienie za dużo. Tak. I teraz dla takiej osoby wyjście ze strefy komfortu to jest skończenie treningu wcześniej. Dokładnie. W miejscu, gdzie jesteś się w stanie zregenerować, a nie w miejscu, gdzie za 3 tygodnie będziesz chodzącym trupem mimo 10 godzin spania dziennie. Dokładnie. Wiesz, o co chodzi, nie? Komfort, każda w tych... komfort to nie jest tylko leżenie plackiem i oglądanie telewizji. To... Tak, tak, to w ogóle nie, to jest właśnie źle kojarzone, nie? To jest też przeginanie, prawda? Że za bardzo ciśniesz, wiesz, zoptymalizuj, dokładnie. Tak? Zoptymalizuj to życie, nie ciśnij, nie bądź gościem, który się zajeżdża, nie śpi, ćpa koks po nocach, śpi po 3 godziny i to jest twój komfort właśnie, tak? Dokładnie. To jest też związane, wiesz, nie możesz też tych wszystkich koncepcji w ogóle rozkminiać, jeżeli nie weźmiesz na warsztat podświadomości, bo tak naprawdę większość decyzji podejmujesz podświadomie, czyli masz jakiś zespół przekonań w sobie, głęboko w podświadomości, które są skojarzone przyjemne, nieprzyjemne, nie? I te rozumiesz, te przekonania budują odczucia we flakach. To jest prosty eksperyment. Świetnie to powiedziałeś. Podświadomość chce potwierdzić nasze przekonania. Znaczy, to jest jedność, nie? Podświadomość i przekonania to jest jedność, nie? I teraz zobacz, to buduje ci pewne odczucia. Rafał Mazur zawsze robi taki prosty eksperyment, żeby pokazać, o czym to jest mowa, nie? Zamknij sobie na chwilę oczy i pomyśl o sobie, którą kochasz. I wczuj się w ciało, gdzie to czujesz. Bo zaczyna się coś dziać na flakach, nie? Tak. A teraz zrób to samo, ale pomyśl o sobie, której nienawidzisz jak psa. Też coś czuję na flakach. Ale w innym miejscu? Inne doznanie, nie? Inne doznanie, tak. My tak naprawdę właśnie ten mamy dwa mózgi, nie? To wiesz, nauka się na przykład skupia na tym, że masz mikroflorę w jelitach i że ona potrafi w jakiś tam sposób decydować też o twoich zachowaniach. Ale to jest połączone między innymi właśnie z tym, nie? Czyli ja to sobie dużo bardziej spłycam na potrzeby po prostu koncepcji, które działają i robią robotę. Czyli za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję, masz jakieś odczucie we flakach. Nie? Okay. I ty nawet nie zwracasz na to uwagi, bo to jest taki bardzo prymitywny system, tak jak mają zwierzęta, nie? Walczuk spierdalaj. I to właśnie podświadomość buduje ci te odczucia w flakach, które podejmują decyzję za ciebie, potem na to nadchodzi racjonalizacja, narracja, konceptualizacja, czyli to, co robi umysł świadomy, czyli usprawiedliwia ten twój wybór, który poszedł z flaków i został dawno podjęty. Nie? Czyli jakiekolwiek zmiany zachowań mogą iść od dwóch stron. Albo wchodzisz pod świadomość i zmieniasz zespół skojarzeń przyjemne, nieprzyjemne, albo zaczynasz zmieniać zachowania na sprzeczne ze sobą, z tobą, tam w podświadomości, czyli zaczynasz doznawać, jak to się nazywało? Zostańmy z tą myślą. Zachowania, które są sprzeczne. Sorry, dopiero się nagrywa. Teraz się nagrywa, dobra. Czyli jeżeli zaczynasz robić zachowania, które są sprzeczne z tymi przekonaniami, które masz we flakach i w podświadomości, to zaczynasz mieć dysonans poznawczy i przekonania się muszą dostosować do zachowania, ale to jest dłuższy proces niż wejście w podświadomość, nie? Okej. I tak naprawdę ta cała strefa komfortu to jest to, co masz zakodowane w tej podświadomości. To jest tak właśnie wpłycona cała ta koncepcja podświadomości. Czyli masz zespół skojarzeń, to jest bardzo logiczne, bo ten zespół skojarzeń, przyjemne, nieprzyjemne, idź za tym albo uciekaj od tego, pozwoliło ci dożyć do teraz. Dlatego ze sobą rozmawiamy, bo to się sprawdziło. Nie? To nie musi być optimum, ale wystarczyło, żebyś przeżył i żył nadal. Nie? Czyli to wszystko będzie, twoja podświadomość będzie walczyć, żeby to zachować. Bo ona ma się zachować przy życiu. Nie? To już zostało w niej zakorzenione. Teraz pytanie... Jakie kolejne bodźce? Dlatego zmiany są trudne. Dlatego zmiany są trudne. Właśnie dlatego, bo to jest związane z... Twoja świadomość czy nieświadomość kojarzy to po prostu z przeżywaniem. Czyli z najważniejszą potrzebą, którą masz do spełnienia, nie? Wiesz, będziesz walczył o życie do końca, tak? Więc jeżeli zaczynasz dotykać materii, która jest skojarzona z tym, czy przeżyjesz, czy nie, to musi się pojawić opór. Ten opór jest normalny. Tu się właśnie pojawia to tak zwane wyjście ze strefy komfortu, bo w komforcie jesteś tam, gdzie masz skojarzenie pozytywne, pozwala przeżyć i za tym to się sprawdzało. Nie musi być optymalne, bo nie o to chodzi, nie?
Twoja podświadomość nie ma działać optymalnie, tylko macie przeżyć. Dokładnie. Poza tym organizm też dąży do homeostazy tak zwanej, tak? Wszelki stan, który uznaje za bezpieczny, będzie się chciał go trzymać, tak? Tak, a stan bezpieczny to jest twój baseline, który zna, który pozwolił ci przeżyć, nie? Dokładnie. Dlatego to się wszystko sprowadza, dlatego to wszystko nie jest takie proste i nie można tego pospłycać, nie? Gdzie sięgnąć, jakbyś miał sięgnąć do literatury w kwestii podświadomości? Czy to byłby Murphy, czy może gdzieś indziej? Zielonego pojęcia nie mam. Okej. To jest na podstawie twoich wniosków? To ja się w większości rzeczy nauczyłem od Mazura. I generalnie od ludzi, których on jakby, wiesz, przerabia na swoich podcastach. Ja zacząłem też sobie szukać po prostu dalej i to właśnie głównie na zasadach, wiesz, wywiadów czy artykułów. Oraz odnosić to do tego, co gdzieś tam jest moim konikiem, czyli na przykład, wiesz, jakieś mitologie we świata, nie? Bo tak naprawdę te wszystkie schematy masz wpisane w te pierwotne religie, nie? I każdy mit gdzieś tam tego typu rzeczy w sobie chowa i to jest bardzo uniwersalna wiedza, nie? I to pomagało ludziom przetrwać po prostu. Plus podcasty, nie? Wiesz, jakby nie mam aż tyle czasu, żeby zapierdalać z literaturą w dwóch przedmiotów. Pewnie. Raczej nadal literaturę treningową czytam, a tutaj po prostu przyjmuję założenie, że nie muszę być w tym profesjonalistą, tylko potrzebuję tego, co mi będzie działało. Nie? Dokładnie. Czyli nie muszę mieć wiedzy akademickiej. Tak, ta wiedza jest bardziej skondensowana, podawana właśnie w formie podcastu czy artykułów, to jest też fajne. Tak jak mówisz, fajne narzędzie, nie musisz się doktoryzować z tego, tylko chcesz coś wziąć, zaimplementować, żeby to działało, tak? Nie koniecznie robić jakiś wykład, chociaż powiem ci, że masz ku temu dobre predyspozycje. Byłem tam prywatne social media, żeby właśnie bardziej z tej strony mentalnej sobie podchodzić, bo tak jak mówię, wierzę w to, że to robi najwięcej roboty. Jest taka triada, którą tak naprawdę mi ostatnio, jak był u mnie Wojtek Prokopowicz, to mówi, że on wierzy w taką triadę. Ja mówię, wiesz co, nigdy tego sobie tak nie przedstawiłem, ale ja też w to wierzę, nie? Także masz taki trójkąt, nie? U góry masz mental, i na narożnikach, na bazie masz generalnie równowaga fizyczna i równowaga biochemiczna, nie? Czyli co się za tym kryje? Potrzebujesz odpowiedniej postawy mentalnej i to jest model do sportu, nie? Model do biznesu pewnie wygląda trochę inaczej. Równowaga, wiesz, ta fizyczna, to chodzi o to, żeby właśnie według tej koncepcji agoniści, antagoniści, synergiści ruchu plus połączenia nerwowe to wszystko śmigało, żeby cały aparat ruchu działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem. I ta równowaga biochemiczna, to Wojtek miał tam na myśli, że organy wewnętrzne muszą działać jak należy. Bo są też punkty, tak jak się nazywało, neurolimfatyczne bodaj na ciele, które odpowiadają za różne organy wewnętrzne. I też możesz się dzięki temu przekonać, że na przykład pobudzenie, czy niektóre punkty potrafią być na przykład bolesne, związane z konkretnym organem i na przykład jego pobudzenie potrafi się odpalić niektóre mięśnie do pracy. Bo generalnie wszystkie organy wewnętrzne są też powięziowo połączone, wiesz, z układem mięśniowym. I niewłaściwy stan wewnętrzny będzie rzutował na stan mięśni. Nie? Czyli potrzebujesz całej tej równowagi, ale jakby nadrzędny musi być mental, bo musisz mieć jakby, wiesz, postawę czy podejście, żeby w to iść i to, wiesz, pracować nad tym, nie? Dokładnie. Mieć odpowiednią postawę, która pozwoli ci osiągać, nie? Która da ci jakby, wiesz, uzasadnienie czy jakiś sens w tym, żeby napierdalać. Bo bez tego nic się nie zmieni, nie? Taką samoświadomość też, tak? Że głębokie poczucie tego, co ci nadaje sens i co cię popycha do tego, żeby... Można to tak nazwać. Kiedy książka na temat Conjugate Method po polsku? Wiesz co, podejrzewam, że w przyszłym roku wyjdzie. Dziękuję. Bo są plany, ale jeszcze nie wiem do końca, w jakiej formie to powstanie. Czy to będzie papier, czy to będzie e-book. I tak naprawdę kto się ma tym zająć, bo jeszcze nam się krystalizują plany i bardzo dużo jeszcze zależy od paru rozmów, które mamy do końca roku, jeżeli chodzi o partnerów, sposób wydania i tak dalej i w ogóle projekt na cały przyszły rok, także nie powiem ci kiedy dokładnie w jakiej formie, ale chciałbym, żeby w przyszłym roku coś takiego powstało, bo uważam, że ta metoda po prostu zasługuje na to, żeby mieć opracowanie po polsku. Dokładnie. I opracowanie właśnie na zasadzie nie przepisania danych,
tylko czyjaś interpretacja powinna się pojawić. To takie moje zdanie, nie? Tak, dokładnie. Mamy bardzo mało takich, wiesz, książek po polsku, ile w ogóle jakąś mamy, gdzie ktoś faktycznie bierze na warsztat swoją metodykę, która nie polega, wiesz, na po prostu przekopiowaniu danych i tyle, nie? No właśnie, no, tak jak mówisz, o ile w ogóle istnieje po polsku książka, która nie jest kopiuj i wklej, bo kopiuj i wklej w wielu przypadkach nie działa, bo są to indywidualne jakieś kwestie, a tak jak mówisz, wyłożenie metodyki, uargumentowanie fundamentów i tak dalej. Wiedza akademicka ma ten problem, czy generalnie ta forma taka właśnie książek, czy dużych opracowań, że gubi ogólny sens. Mhm. Czyli skupiamy się na detalach, a nie skupiamy się na ogólnej zasadzie działania. Mhm, dokładnie. My na przykład jak robimy te nasze flagowe szkolenie instruktor trójboju, to pierwsza prezentacja, która jest, zamyka w sobie całą treść w ciągu pół godziny. Mhm. Czyli mamy rozpisany model, w jakim my rozumiemy trójbój i do każdego z elementów mamy dosłownie po dwa takie zdania, które sumują całą wiedzę na zasadzie takiej, że wszystko, co będzie później, jeżeli zastanawiasz się, czy to jest dobre czy złe, to musisz to odnieść do tego podstawowego jakby prawa ogólnego, nie? Tak, tak. I mi się wydaje, że jeżeli ludzie rozumieją ogólne założenie, to dużo łatwiej jest im ogarniać detale, bo przestają się uczyć detali, a rozumieją schemat czy zasadę działania, bo wszędzie możesz wykształcić schemat. To jest to, co mówisz o homeostazie na przykład, tak? To jest podstawowa zasada działania organizmu. Masz przeżyć i utrzymać homeostazę. Tak. Więc wszystko, czego się dalej uczysz, musisz rozumieć, że jest to w tym celu, nie? W tym celu to działa, nie? Dokładnie. Wiesz, na przykład zaczynasz zgłębiać układ hormonalny, to nie musisz się uczyć tak naprawdę, wiesz, po kolei wszystkich funkcji, traktów, schematów i tak dalej, tylko na początku pojmij to, że hormony to są przekaźniki informacji, i te informacje mają za zadanie pobudzić ciało do utrzymania homeostazy, koniec. Dokładnie. Więc wszystkie choroby czy dysfunkcje układu na przykład hormonalnego zaczynasz rozkminiać pod tym kątem, nie? Co nie zostało pobudzone albo dlaczego nie zostaje pobudzone, tak? Tak, i musisz to odnieść do głównego sensu. Jeżeli zrozumiesz jakby sens na przykład danej choroby, nie? Czy uzasadnienie, to nie musisz się uczyć wszystkiego na pamięć. To jest tak samo jak, wiesz, jeżeli się uczysz chemii. Nie musisz się uczyć wszystkich wzorów chemicznych, jeżeli się zajmiesz najpierw stereochemią, stereometrią. Ja akademicko jestem kurwa chujowy, nie? To zawsze podkreślam, bo nie przywiązuję się do tych wszystkich nazw. Ale masz całą naukę o tym, jak się nazywa związki i w jaki sposób się konkretne pierwiastki łączą ze sobą. Tak? Czy jeżeli poznasz ten tak naprawdę język programowania, to zwykle po samej nazwie środka chemicznego jesteś w stanie rozrysować wzór chemiczny. Więc wyjaśnij mi ideę uczenia się wzorów chemicznych, jeżeli możesz się nauczyć języka, tak? Dokładnie, to świetnie. Na tej samej zasadzie podchodzę do każdego zagadnienia, nie? Czyli mnie interesują naczelne zasady, które muszą być zawsze spełnione, żeby model działał. A potem jest już właśnie tylko interpretacja tych danych, która może być lepsza lub gorsza, ale jeżeli spełnisz te podstawowe założenia, to model ci musi działać. Dokładnie, bo nie naruszysz jego fundamentów, tak? Więc możesz tylko dopasowywać schematy do swoich celów. Świetne odniesienie do języku programowania. Znasz język, a już później co z nim zrobisz, czy napiszesz aplikację, czy stronę internetową, to już jest w twojej gestii, do czego chcesz go. Tak, musisz rozumieć logikę języka, a nie uczyć się każdej komendy, nie? Dokładnie. Komendy są podobne i najczęściej używają angielskich słów, więc w którymś momencie zaczniesz kumać, że wiesz, jakby nawet jak nie pamiętasz danej komendy, to sobie wykminisz, no bo logika języka określa to, jak ta komenda musi wyglądać. Tak, dokładnie. To wszystko też bardzo, jest bardzo uniwersalne. Właśnie wiesz, jakby bierzesz swój konik i odnosisz nową wiedzę do swojego konika, bo ty już doskonale znasz schemat, w jaki jest uporządkowana ludzka wiedza, nie? Bo my wszyscy myślimy w bardzo podobny sposób. Mimo wszystko, nie? Jak jesteś mechanikiem samochodowym, to też jesteś w stanie pojąć biochemię. Nie? Bo wiesz, czy samo to, jak należy trenować. Bo w samochodzie też wszystko jest kurwa logiczne i wynika jedno z drugiego i musi być podstawowa zasada spalić paliwo, przetworzyć na energię, inaczej nic nie będzie działać, nie? Dokładnie, dokładnie. I tym akcentem myślę, że możemy pójść dalej w swoich rozważaniach, swoich dążeniach. Pawle, czego ci mogę życzyć? Bo ja zawsze wolę zapytać, bo jak tak życzę, to się mogę nie wstrzelić. Nie wiem, chłopie, wszystko sobie wezmę sami, tak. No i dobrze, to życzę ci, żebyś sobie wziął wszystko sam.
Super. Dzięki wielkie. Często się spotykam z czymś takim, że życz mi zdrowia, a resztę sobie, wiesz, ogarnę sam. Aha. Ale zdrowie tak naprawdę jest też zwykle wynikiem twoich wyborów. Dokładnie. To życzę ci, żebyś... Może bardziej, żeby nigdy odpowiednia postawa nie zanikała. Życzę ci, żeby ten mental u ciebie stawał się coraz bardziej skuteczny, coraz bardziej precyzyjny i żebyś ciął sobie tą rzeczywistość tak, jak będziesz chciał. Tym swoim mieczem mentalnym. Tak ci ładnie powiem. Mentalnym. Spoko, Viking. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa, że sobie to zaktualizujemy, zbierzemy do kupy, bo tematów poruszyliśmy mnóstwo ciekawych i od tych ogółów mam nadzieję, że przejdziemy do jeszcze większych szczegółów. I co? Wszystkiego dobrego. Do zobaczyska w takim razie. Również. Dziękuję ci pięknie za rozmowę. Pewnie się jeszcze będziemy słyszeli. Dokładnie. Do zobaczyska. Hej. Do zobaczenia.